dzień dobry. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz po burzy czas na obchód, aby zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Widziałem, że podczas burzy Halina ze swoimi kurczakami w ogóle nie wróciła do schronienia, do swojego schronienia w tunelu foliowym, więc ciekaw jestem, czy kurczaki mocno zmokły. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Widzę, że jeden jest mokry. Mam nadzieję, że nie poniesie z tego tytułu większych konsekwencji. No Halinka, dlaczego ty nie wróciłaś z dziećmi do kurnika, jak padało, co? Buziaka też nie dajesz. Co to z tobą jest? Zobaczcie, tamten czarno-biały kurczak, który idzie teraz tam za Haliną, blisko się trzyma, ewidentnie będzie kogucikiem. Co do pozostałych mam jeszcze wątpliwości. Natomiast tak, on będzie kogutem. Myślę, że ten tutaj na pierwszym planie też będzie kogutem, tylko trochę wolniej rośnie mu ten grzebyk. I ten taki jasny, w sumie największy, który stoi w tej chwili za Haliną, chyba też będzie kogutem. Widzę, że w tunelu foliowym jedna zielononóżka, jeden kurczak wyszedł. Jakoś udało mu się wyjść. I chodzi tutaj. Mam nadzieję, że tylko ty wyszedłeś, co? Uciekinier się znalazł. Uciekinier. Jak tam wygląda u was z jedzeniem? Za chwilę wam przyniosę. Halina, a ty pilnuj, żeby nie wychodzili. Wygląda na to, że wszystko w miarę jest w porządku. Zobaczcie, że zielony wybieg już jest coraz bardziej zielony. Tutaj jest kolejna kwoka, podobna do smoka. Tak zachowuje się kwoka, zobaczcie. Idziecie? Idziecie zobaczyć, jak zachowuje się kwoka? Chodź Halina. Halina, znaczy się. Pokaż kurczakom, jak wygląda kwoka na odkwaczaniu. Szybka ta twoja wizyta była, wiesz? Szybciutko załatwiłaś sprawę. Zobaczcie, drzewka owocowe już w pełnym rozkwicie. Śliwki, czereśnie. Natomiast grusze i jabłonie jeszcze czekają. Ci z was, którzy są od niedawna na tym kanale, jeszcze nie widzieli kwitnącej świdośliwy. Zobaczcie, tak wygląda świdośliwa. Mało kto chyba słyszał w ogóle o takim drzewie, co? Napadało wam mocno podczas burzy? Widzę, że jedna kałuża na wybiegu stoi. Muszę obejść dookoła. Taki szybki rekonesans. Taki szybki obchód. Tak, a tutaj zobaczcie. Górka ładnie już porośnięta trawą. Ale gdybym tylko wypuścił kury, to zrobiłyby z górki, co? Pamiętacie? Stali bywalcy kanału na pewno pamiętają. Tak, kury zrobiłyby z górki jesień średniowiecza. Nie wychodzić, bo psy biegają. No byłoby fajnie tak móc wypuścić kurczaki i aby one mogły chodzić sobie samodzielnie po wybiegu, tak jak kurczaki Haliny. No ale obawiam się, że żeby mi się rozpierzchły. I kto je później zawoła? Halina woła swoje dzieci.
A tamte sierotki bez mamy, bez taty, rozpierzchną się i co ja zrobię wtedy? Tak, dziś kamerka na selfie sticku, a więc takim wysięgniku, a my już do Kurnika wchodzimy, na wybieg właściwie, aby zobaczyć, czy są dzisiaj tutaj jakieś jajka. No lipa, panie, bo to wszystko sztuczne. Tutaj oprócz sztucznego tylko jedno prawdziwe, więc lipa, jeść dostajecie. A jak tutaj wygląda? Jak tutaj wygląda sprawa? Tutaj 0, tutaj 0, tutaj 2, tutaj 2. No co za dzień? Straszna lipa. Panie Hansie, jak pan się tutaj starasz o jajka? Co? To jakiś strajk jest? To jakiś strajk? Pytam grzecznie. Że co? Że nie wypuszczam was na zielony wybieg? To jest strajk? To lepiej byłoby, gdyby był strajk głodowy. Tak, strajk, ale głodowy. Ale nie. Wy jeść to jecie chętnie. Takie ilości, że ja sam, to co one zjadają w ciągu jednego dnia, mi wystarczyłoby na tydzień. A wy co? Zobaczymy, czy kochiny strajkują. Bo do jedzenia też widzę, że chęci im nie brakuje. No u kochinów bardzo przyzwoicie. Zobaczcie, tutaj są dwa, a tutaj jest aż pięć. Czyli w dniu dzisiejszym od kochinów 7 jaj. Dobra, zabieram za chwilkę przyjdę z wytłoczką, żeby w bezpieczny sposób zabrać jaja od kochinów. Ktoś do mnie pisały do mnie osoby na maila. Ja już w tej chwili przepraszam, że nie pamiętam imion, ale pisały do mnie osoby w sprawie jajek kochinowych. Ja odpisałem, a teraz cisza. Krysia, przestań krążyć wokół mnie, bo mi się w głowie zakręci. Tak jest, ty się przyszłaś pogłaskać. Wszyscy o tym dobrze wiedzą. Wszyscy wiedzą, że jak Krysia przychodzi do Kazia, to będzie głaskanko. Pokaż, Krysia, pokaż łepek, bo tutaj spekulacje są. Czy ty jesteś kochinem? Czy ty jesteś brachmą? Czy ty jesteś jakimś miksem miksowatym tych ras, co? Taki pokaż. Pokaż ten grzebień. Tak wygląda. Słuchajcie. Nie chcę pokazywać grzebienia. Ale głaskać to by się chciała bez przerwy. Czarna wrona. Z zielonym metalicznym połyskiem. Tak. Nie pij z kałuży. Anka. Masz picie, nalałem ci? Dlaczego z kałuży pijesz tą brudną wodę? Krysia, weź jej. Pokaż, gdzie jest czysta woda. Dobrze, moi drodzy, to był obchód. To był odcinek po burzy. Kury piły z kałuży. Halina buziaka nie dała, a Krysia się wygłaskała. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich widzów, ciepłych i zimnych. Mówił do was Kazik, idę teraz dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.